serdecznie wszystkich, którzy dzisiaj przybyli na naszą uroczystość z okazji zakończenia konkursu Najpiękniejsza dekoracja bożonarodzeniowa domu i posesji osiedli peryferyjnych Nowej Huty w dzielnicy 18. Iluminacje bożonarodzeniowe to jest taka impreza, która odbywa się tutaj już od kilku lat. Rada Dzielnicy wspomaga tę imprezę finansowo, ponieważ ta społeczność lokalna, która tutaj jest, bardzo jest ze sobą zżyta i każde działanie, które się odbywa wspólnie, pobudza jeszcze bardziej te wszystkie rzeczy, które są związane z socjalizacją tej społeczności. Ja się bardzo z tego cieszę, ponieważ takie działania są związane z tym, abyśmy budowali tożsamość tych naszych osiedli peryferyjnych, czy to Chałpek, czy to Wolicy, czy Przylasku Rusieckiego. Wszystkie imprezy tu organizowane mają charakter pewnej więzi sąsiedzkiej. Tu się ludzie wszyscy znają, tu jest rywalizacja, ale to jest rywalizacja, która powoduje, że mobilizuje do lepszego życia, do tego, aby osiągać satysfakcję i sukcesy. Przyjemnie jest, jak każdy dom jest ładnie udekorowany i mimo, że nie ma śniegu, to ta dekoracja bożonarodzeniowa tak nas zbliża do świąt. Domy, które chcą brać udział w konkursie, to myślę, że przygotowują się specjalnie do tego, że jeszcze bardziej się przygotowują do konkursu. Dwa pierwsze miejsca, równorzędne. Alicja i Józef Grzegułka. I Joanna i Piotr Duszyk. Znajdujemy się na terenach łownych Nowej Huty. Istnieje coś takiego. Tu niedaleko miejscowości Wolica jest bardzo, bardzo dużo zwierząt. Kiedyś było ich jeszcze więcej, bowiem w okolicy, w miejscu, gdzie dziś jest Przylasek Rusiecki czy Przylasek Kościelnicki, kiedyś rzeczywiście istniały duże lasy. W tychże lasach polowano, a żeby było gdzie zatrzymać się na ucztę po polowaniu albo przygotować się do polowania, powstał zameczek myśliwski otoczony zachowanym do dziś zwierzyńcem. Ten zwierzyniec pierwotnie był dwa razy większy niż krakowski rynek. Był to teren otoczony wałami ziemnymi, fosą. Przez ten obszar biegły na krzyż dwie aleje. W miejscu skrzyżowania była fosa i na 30-metrowej wyspie znajdował się pałacyk, a dookoła były wielkie zagrody dla zwierzyny. Tą zwierzynę łapano w sieci, zwożono w to miejsce, a potem jak był jakiś król, jakaś ważna osobistość, to po prostu tą zwierzynę się wypuszczało do lasu i można było upolować sporo saryn, jeleni, dzików, co było potrzebne. Te tradycje myśliwskie istnieją w Nowej Hucie do dziś, choć już niestety po dawnym zwierzyńcu pozostały tylko ślady, ale nawet te ślady są właściwie bezcenne i warto by, żeby tutaj ta ochodza w miejscowości Wolica przynajmniej była jakoś oznaczona i była tablica, która by pokazywała właśnie ten dawny zwierzyniec.